Witajcie kochani w to piękne wtorkowe popołudnie. Jak wiecie, koszule, które zakładam, mają jakieś znaczenie zawsze, jakiś sens. Więc koszula w palemki oznacza, że to nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami, że czas rozpocząć odpoczynek. Więc następnym razem, po tym spotkaniu, spotkamy się we wrześniu. Mam nadzieję. Może w zupełnie jakiejś nowej, lepszej odsłonie. Dzisiejszy temat jest trochę intrygujący i ciekawy. Często spotykam się z takimi stwierdzeniami, czy takimi modlitwami w internecie, że to jest niezawodna modlitwa, to jest modlitwa skuteczna, albo silna, albo silniejsza, albo taka modlitwa, która porusza niebo, albo taka, która sprawi, że Bóg się na pewno zlituje i wysłucha. A na zachętę święty Jakub w swoim liście w 4 rozdziale pisze: nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Pocieszające, nie? O czym dzisiaj? Dzisiejszy temat będzie się troszeczkę wiązał z czytaniami, z naszym rozważaniem dostępnym na Facebooku z ostatniej niedzieli. Także będzie się wiązał z tym nagraniem z zeszłego tygodnia, kiedy mówiłem o tym, że Bóg wcale nie wyrzucił Adama i Ewy z raju, że Bóg się wcale nie pogniewał, że to, co my uważamy za Boży gniew i za karę, którą Adam z Ewą ponieśli, wcale nie było karą, było jakby początkiem misji ratunkowej dla całego rodzaju ludzkiego. Kto nie oglądał, zapraszam. Trochę przedługi odcinek, ale zapraszam, bo jest ważny. Ważne, żeby wiedzieć, żeby mieć świadomość tego, jaki jest nasz Bóg. W księdze proroka Izajasza Pan Bóg mówi tak w 55 rozdziale: bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami, a myśli moje nad myślami waszymi. Bóg myśli zupełnie inaczej. Boże rozwiązania są kompletnie, totalnie inne niż nasze. I nasza logika rozwiązań jest zupełnie inna niż Boża. Przypomina mi się historia zwiadowców, którzy poszli do Ziemi Obiecanej zobaczyć, jaka ona jest. Mojżesz wysłał jedną osobę z każdego plemienia, z każdego szczepu Izraela. I wśród nich byli także Kaleb i Jozue. I wszyscy oni poszli i po powrocie 10 z nich zaczęło panikę, zaczęło taką modlitwę lęku, zaczęło siać strach, że ziemia jest naprawdę piękna, urodzajna. Oni w ogóle przynieśli na kiju we dwóch, musieli nieść grono winogrona. Był taki urodzaj, jedno grono we dwóch. Była przecudna ziemia. Była ziemia, która była spełnieniem obietnicy dla narodu wybranego, obietnicy danej przez Boga. I tylko tych dwóch, tylko Kaleb i Jozue przyszli z taką świadomością i z takim przesłaniem, że ziemia jest przepiękna, ziemia jest cudowna, ziemia jest wspaniała. Co prawda są tam utrudnienia, mieszkają tam ludy groźne, mieszkają tam olbrzymi, ale skoro Bóg jest Bogiem i doprowadził nas do tego miejsca i obiecał nam tą ziemię, to nam ją da, niezależnie od tego, jakie są zewnętrzne okoliczności. Reakcja Izraela była taka, że zaczęli się modlić lękiem, że strach napędził ich modlitwę. Całą noc modlili się strachem, jak to Bóg ich zwiódł, gdzie to Bóg ich doprowadził. To było krótko po tym, nie wiem, 2 miesiące, ciężko mi to powiedzieć, krótki czas po tym, jak wyszli z Egiptu. I
efektem tych, każdy z nich, wszyscy z nich zignorowali Kaleba i Jozuego. Posłuchali tych 10. I wśród pomysłów, które mieli, był taki, i on się im bardziej wydawał realny niż to, że Bóg im pomoże, że wrócą do Egiptu, przeproszą za plagi, za to, że zabili im faraona i całe wojsko, i oni na pewno wpuszczą tam z powrotem i to będzie tak samo dobrze, jak kiedyś było. W rezultacie chodzili jeszcze przez 40 lat po pustyni. W rezultacie Bóg nie pozwolił im wejść do ziemi obiecanej, bo zobaczył, że nie ma w nich wystarczającego zaufania i te ludy i ci olbrzymi na pewno by ich pokonali. Więc całe to pokolenie musiało umrzeć. Ale Kaleb i Jozue weszli. I teraz, czy my jesteśmy tacy jak Kaleb i Jozue, czy jesteśmy jak tych 10 pozostałych? Czy my modlimy się strachem i napędzamy strach, nasz wewnętrzny lęk modlitwą? Czy modlimy się zaufaniem do Boga? Skąd się to wszystko wzięło? To wszystko ma miejsce w raju. I o tym wspomniałem w zeszłym tygodniu. Ponieważ jak dokładnie przyjrzymy się właściwie pierwszemu zdaniu rozpoczynającemu opis upadku Adama i Ewy w raju, widzimy pytanie złego ducha. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? I to, co się stało w sercu Ewy i później w sercu Adama, to tam zagościła wątpliwość. Nie? Szatan, wąż, nie przyszedł namawiać ich do nieposłuszeństwa. On po prostu wzbudził wątpliwość. Po prostu podważył zaufanie do Boga, które mieli. I oni zwątpili w Bożą dobroć. I co dalej? Dalej przyszło nieposłuszeństwo. Ja generalnie mówię, że to jest grzech przed grzechem. To jest taka przyczyna grzechu. To z tego grzech wyrósł. Czyli całe ich nieposłuszeństwo wobec Boga i zerwanie i zjedzenie owocu z drzewa, które było zakazane, było grzechem, ale ono było rezultatem czegoś znacznie głębszego i czegoś, w czym my naprawdę żyjemy. I to się pokazało w tej historii narodu wybranego. Moje nagrania na Facebooku, na YouTubie, ta nowa seria nagrań, rozpoczęła się od takiego nagrania, w którym powoływałem się na 21 rozdział Ewangelii Łukasza, w której Pan Jezus opowiada o końcu świata i o wydarzeniach, które będą groźne. I będą to takie wydarzenia, wobec których ludzie będą mdleć ze strachu. Ale Pan Jezus kończy tą opowieść słowami: ale gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha, podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. My jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do innego działania. Do działania w zaufaniu. Księga Przysłów w 3 rozdziale mówi tak: z całego serca Bogu zaufaj. Nie polegaj na swoim rozsądku. Myśl o Nim, czyli o Bogu, na każdej swojej drodze, a On twoje ścieżki wyrówna. Nie polegaj na rozsądku, polegaj na Bogu. Jozue i Kaleb polegali na Bogu, wiedzieli. I zresztą to się później wydarzyło, bo kiedy Jozue wprowadzał naród wybrany do ziemi obiecanej, wszystkie ludy zostały pokonane. Psalm 37 mówi: miej ufność w Panu, raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twojego serca. Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał. I dalej psalmista mówi: ufający Panu posiądą ziemię. Biblia, Boże Słowo, wzywa nas do tego, żebyśmy żyli w radości i w zaufaniu Bogu, żeby nasze życie było odpowiedzią raczej na Boga, Jego dobroć, odpowiedzią zaufania, niż odpowiedzią na zewnętrzne okoliczności. Już powtarzałem wielokrotnie, Boże Słowo jest prawdą i to jest prawda bardziej realna
niż to, co nas otacza. Prorok Izajasz w 12 rozdziale wykrzykuje w kierunku Boga w uwielbieniu: oto Bóg jest zbawieniem moim, będę miał ufność i nie ulęknę się, bo moją mocą i pieśnią moją jest Pan, On stał się dla mnie zbawieniem. Dalej: chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów, przypominajcie, że wspaniałe jest Jego imię. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. Wznoś okrzyki, wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie święty Izraela. Ten święty Izraela jest naszym świętym. Potrzeba, żebyśmy żyli. Świat potrzebuje chrześcijan, którzy żyją w odwadze, w radości, którzy nie mają perspektywy ubłagiwania Boga, żeby się zlitował, bo nas kara, bo to nie jest chrześcijaństwo. To nie jest nasza religia, to nie jest nasza wiara. Święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, to słyszeliśmy w niedzielę, mówi, że Bóg, że całe stworzenie z upragnieniem, czyli ufnie, oczekuje objawienia się synów Bożych. Całe stworzenie, wszystko co żyje, wszystko co jest stworzone, czeka, aż ty zaufasz Bogu, aż złamiesz, aż nie musisz łamać, Pan Jezus to złamał na krzyżu idealnym zaufaniem, ale ty jako chrześcijanin, ja jako chrześcijanin, musimy w to wejść, bo jak w to nie wejdziemy, to spełnią się słowa przytoczone na początku: nic nie posiadacie, bo się nie modlicie, modlicie się, ale nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Modlitwa księdza Dolindo: Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij. Jest modlitwą zaufania. Jest powierzeniem Jezusowi tego, co w naszym życiu i przyjmowaniem rzeczywistości taką, jaka nas spotyka. Często modlimy się o to, jak Bóg ma wysłuchać naszej prośby, jaką drogą ma nas poprowadzić. Ale drogi Boże to nie są nasze drogi. Nasze drogi to nie są drogi Boże. Bóg ma zupełnie inne rozwiązania. To tyle na dzisiaj. Kochani, życzę Wam cudownych wakacji, cudownego czasu wypoczynku. Wypoczynek jest Boży. Ja przez większość mojego życia musiałem uczyć się tego, że wypoczynek jest Boży, że Pan Bóg siódmego dnia odpoczął i my cały czas żyjemy w tym siódmym dniu. My żyjemy w tym dniu, w którym Bóg odpoczął. Ósmy dzień to będzie koniec świata. Ósmy dzień to będzie odrodzenie rzeczywistości do takiej, jaka powinna być. Żyjemy w czasie, kiedy Bóg odpoczywa i wzywa nas do siebie, do tego właśnie odpoczynku. I po to są wakacje, żeby wejść w relaks. Zapraszam co niedzielę na rozważanie czytań, bardziej lub mniej obudzone, w zależności od pory dnia. Tego nie przestanę robić przez wakacje, chyba że przyjdą jakieś tam trudności techniczne czy internetowe. Zapraszam we wrześniu na kolejny odcinek Okiemowcy. Być może przez wakacje zbierze się dużo nowych inspiracji. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Niech nas wszystkich Pan Bóg błogosławi. I nie bój się zaufać. Nie bój się zaufać, bo to jest najlepsza droga życia. Jego droga. Cudowna droga.